Witam serdecznie. Aby zautomatyzować pracę w SolidWorks CAM lub CAMWorks, potrzebujemy przystosować technologiczną bazę danych do naszych potrzeb. W dniu dzisiejszym pokażę kilka podstawowych czynności, które warto wykonać na samym początku pracy z programem. Zaczniemy od utworzenia własnego magazynu narzędziowego. Zrobimy to, tworząc kopię istniejącego już magazynu. Zmieniamy nazwę takiego magazynu i zapisujemy go. Do utworzonego magazynu dodajemy narzędzia. W tym przypadku dodam jedno narzędzie, frez walcowy płaski. Po dodaniu takiego narzędzia zmienię numer stacji przypisanej dla konkretnego narzędzia. Po otworzeniu magazynu narzędziowego warto utworzyć swoją obrabiarkę. W tym wypadku kopiujemy istniejącą oraz zmieniamy parametry podstawowe takie jak nazwa czy ID maszyny. Następnie przechodzimy do wyboru postprocesora domyślnego, tak aby za każdym razem po uruchomieniu programu został wybrany odpowiedni postprocesor. Do naszej maszyny przyporządkowujemy magazyn narzędziowy, który przed chwileczką utworzyliśmy. Zaznaczamy również checkbox, który pozwoli nam wskazać naszą świeżo utworzoną maszynę jako maszynę domyślną. Na zakładce ustawienia mamy możliwość wskazania, która aplikacja będzie aplikacją domyślną. Frezowanie czy toczenie. W naszym przypadku zostawiamy frezowanie. Otwieramy nowy plik i będziemy w stanie zobaczyć, że nasza maszyna domyślna została już wybrana. Został do niej przypisany odpowiedni magazyn narzędziowy. Jak również został wybrany domyślny postprocesor. Aby przy uruchomieniu programu nie musieć rozsuwać drzewka operacji, musimy zrobić pewien trik. Zapiszemy sobie plik z rozsuniętym już drzewkiem jako szablon dokumentu. Po zapisaniu takiego szablonu otwieramy go i widzimy, że drzewko operacji zostało rozsunięte i widzimy na nim wszystkie elementy drzewka SolidWorks, CAM lub CAMWorks. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę.